Serdecznie witamy wszystkich hodowców i podobnie jak tydzień temu w niedzielę jesteśmy dzisiaj u kolegów Roberta Pawelca, Bogdana Nowaka i Artura Pawelca, który tam z tyłu rozmawia przez telefon. Obserwować je będziemy przylot gołębi z lotu ze 180 km. One były gdzie wypuszczone? W miejscowości Masów, to jest od tutaj z Radomska w kierunku zachodnim za Wrocławiem. Także jak podaliśmy, koledzy nam troszeczkę więcej powiedzą może, ile gołębi poszło na lot. Proszę panie Bogdanie. U mnie poszło 34. Tak, bo u jeszcze pana tylko... Artura 31 bodajże. A u Roberta? 13. 13, także Robert najmniej puścił. Aż co się złożyło na to, że tak mało puściłeś? No. Tyle zostało i tyle nie, poszło. Był przypadkowy podlot, nie? No i po prostu przy podlocie gołębie były w dobrym jeszcze no, przygotowaniu we wtorek, no i odeszły, jak poszły gdzieś wystrzeliły, tak nie ma, no. A u Artura ile gołębi? 30. Czyli razem macie, na locie macie około 80 gołębi. No, gdzieś tak, no. Dobrze, i będziemy czekać, dzisiaj jest pogoda, popatrzmy tutaj jeszcze, zobaczmy jak te gołębniki wyglądają. O, tu. Zobacz, gdzie tam sadzą. O, tam już widzimy jakieś statko idzie, ale to z innych oddziałów najprawdopodobniej, bo tutaj już widzieliśmy rano, obserwowaliśmy przeloty gołębi nad Radomskiem, a my czekamy. Powiedzmy tylko jeszcze, że pogoda jest bardzo ładna, nie wieje wiatr praktycznie, tak? No, wiatr ta, tam w miejscu słaby. Wypuszczania też była chyba dobra. Tak, podobno mówili, że była dobra pogoda. No, także czekać będziemy i postaramy się jak najwięcej dla kolegów tutaj zarejestrować, ażeby każdemu mieć ten niedzielny wieczór widokiem przylatujących gołębi. Także czekamy. A kolegom życzymy, żeby jak najwięcej gołębi przyleciało. Tak, dokładnie. No i pojawiły się gołębie już. Jest godzina 9, tu zobaczmy, 9.26 czy 7. I tutaj widzimy nawoływaczy gołębi. Tutaj coś lata, teraz zobaczymy dokładnie. O, podejdziemy tu bliżej zobaczyć. Ile razy ci weszło już? Dwa, tak? Nawołuje, słyszę praktycznie. No bo na ile siadło? A tobie ile siadło, Robert? Jeden. Też jeden. Zobaczmy teraz do Bogdana. No, znakiem tego, że będą zaraz się już kolejne pojawiać. A my tu sobie przejdziemy. Zobaczyć. O. Każdy te swoje chodź woła. Ile ci weszło? Pięć. O, to Bogdan ma najwięcej chyba. Ostatnio też miał najwięcej, tak? Ja mam 5 sztuk na razie. Siadły ładnie, cała piątka na raz. No będziemy zobaczyć. Ej, kto tam chodzi? Czekaj tam. No widzimy, to groźny Bogdan jest przy pilnowaniu, no, żeby nikt nie przeszkadzał. No, żeby nie stresował, to jest normalne. Się, może być taka, że gołębie podejdą i nie usiądą. Dobrze, na razie mamy tyle tylko. Czekajmy chwileczkę, tylko spokojnie. Przypomnijmy, że tutaj koledzy latają jako jeden zespół, powiedzmy, ale trzy drużyny tak jakby są. Jedna jest tutaj Roberta, jedna Bogdana, jedna Artura Pawelca. Artur ma jednego, nie, dwa ma Artur. Dwa. Dwa masz Artur, tak? Artur, dwa masz? Dwa, dobra. Czekamy dalej. O, i nadlatują kolejne dwa gołębie. Tu widzimy, ciekawe tylko do kogo tu siądą, do którego gołębnika. Tu się chwilowo schowały za tym dużym domkiem. Nie pojawił się jeszcze, ale czekamy. O, to Artura gołąb jest kolejny. Czyli to będzie trzeci. O, i następne statko przyleciało. O, tu zobaczmy. Są w powietrzu te gołębie jeszcze. O, tak sobie krążą. Przypomnijmy tylko, to był lot z miejscowości Masłów. O, tutaj widzimy. No, tutaj te siadły, to dobrze. Będzie już drużyna. To już 6 gołębi, tak? 6 gołębi jest w tym. Tobie siadł, Robert, jakiś teraz? Nie jeszcze. Tu mamy jeszcze w powietrzu 5 gołębi. Zobaczmy je. No tak to wygląda, jak one latają, krążą sobie tutaj nad gołębnikami. Zobaczmy tutaj, koledzy to przeżywają. I kolejny gołąb światu Artura. No, chyba jeszcze, o jeszcze jeden, tylko na dach, ale zaraz będą wchodzić. Siedzi na dachu, teraz zleciał na wlot. No i wchodzi. Każdy nawołuje, jeszcze w powietrzu jest, o kolejne dolatują z 8 gołębi. Zobaczmy tylko jak ten wejdzie, on już jest odbity chyba. Nie, o teraz właśnie wszedł, a my patrzymy na te gołębie, które dalej są w powietrzu. O tutaj. Tu mamy, zobaczmy.
Każdy nawołuje. Tu jeszcze są dwa. Ale te to są te są z tego lotu? A na gumki, to były te wypuszczone dodatkowo. Siada i pewnie wejdzie zaraz. To chyba dziewiąty, tak? Tak, tak. To ile ma? Kurwa. Proszę nie kląć. To będzie wszystko na wizji. Ile masz wtedy, Artur? 10 już. I na razie jeszcze patrzymy. A to są takie gołąbki, które były dodatkowo na gumach wypuszczone. Bogdan, a u ciebie ile przyszło, Bogdan? Bogdan, ile było? Ile Bogdanowi weszło? Teraz zobaczymy do kolegi Bogdana. Bo tutaj chwilowo już przestały siadać. Tu podejdziemy jeszcze do tego kolejnego gołębnika. Zobaczymy jak u kolegi Bogdana. Ile Bogdan masz? Ja mam 12. No Artur ma 10 chyba. Tu zobaczmy. Chodź. Gołąbek siadł sobie na dachu. Ale on zaraz. Zobaczmy. Bogdan wejdzie do gołębnika, to zawoła, może wejdzie tak. I wszedł, odbiło go. To będziesz miał 13, tak, Boguś? Tak. To widzimy. Zobaczymy, jak one wyglądają. Tak, podejdziemy. Proszę sekundka, bardzo, póki nie ma chwila przerwy. A, jest fajnie. Ostatnio też zaglądaliśmy. Zobaczmy, jak dzisiaj. O, zobaczmy, jak one sobie tu ładnie jedzą. Nie boją się w ogóle. Są przyzwyczajone, widać, do hodowcy, do ludzi w ogóle. W wodzie mają co? Samą czystą wodę? Coś no, jest? Herbatkę i belgasol. Herbatkę i belgasol. To zobaczmy. Tak wyglądają te gołąbki, które przyleciały. Jest ich tu 2, 4, 6, 12, 13 sztuk. Widzimy. Dalej patrzę. O, się pojawiły kolejne. Są kolejne? Jest kolejny gdzieś tu? No, gdzieś ponoć tam jest. A siada tam. A to do Artura. I tam jeszcze jeden jest. Tam jeszcze. Teraz chyba do mnie, coś będzie się dało tak. Zobaczmy, kolejny gołąb. On tam krąży jeszcze. O. Jeszcze jedno kółko chyba zrobi. Im siądzie. Ciągle w powietrzu jeszcze. O, jeszcze są. Tak się pojedynczo zlatują. O, już jest więcej w powietrzu. 5-6 sztuk około. Teraz tylko zobaczyć, do którego gołębnika będą siadać. My może przejdziemy tam zobaczyć dalej do kolegi Roberta. O, siadł kolejny gołąb u niego, taki ciemny widzę. To który to gołąb u ciebie, Robert? Trzeci, a ty wypuściłeś 10? 13. 13, przepraszam. 3. A ty, Artur, ile masz już? 15, kolega. Ale tutaj się pomału zlatują. Dzwonił ktoś już informować? Dzwonił ktoś, że ma jakieś już gołębie? Od was? Nie wiem, to Bogdana. Bogdana, dzwonili już do ciebie, że mają tutaj gołębie? Nie. Jeszcze nikt. Ale to może ktoś jeszcze ma, zobaczymy. Tu krąży w powietrzu jeszcze jeden gołąb. I to chyba do Artura będzie siadał, tak? Tam przejdziemy zobaczyć wtedy. Go widzimy. W powietrzu jest, o, tam już na wlocie siadł, o, i kolejny się w powietrzu pojawił. A ten już wszedł, tak? O, wchodzi teraz. O, widzimy. Podejdziemy zobaczyć wspólnie z kolegą, który to jest gołąb u niego już. 16 gołąb na 30. Na 30 ty dałeś, tak? No, to jest połowa już. Połowa już jest. Tu jeszcze u Roberta jest na 13, 3. Gołębie i u kolegi Bogdana 13. No to jeszcze lata w powietrzu jeden gołąb, zaraz zobaczymy, gdzie będzie siadał. O, u Bogdana chyba będzie, tak. Zobaczmy.
i czekamy na kolejne przyloty. Mamy kolejne gołębie, o te dwa lądują do kolegi Artura. Przejdziemy, zobaczymy. Kolega herbatkę im niesie do popicia. Tak, taką w przyłożę. O, a tu zobaczmy, o przepraszam, o ale sobie ładnie tu siada. O tych gołębiach możemy się zapoznać też na filmie z wcześniejszego przylotu, jak również kolega Artur nam jeszcze 5 gołębi brakuje. Pokażmy te gołąbki. O każdego byliśmy. Zobaczmy. Takie się koledze się trochę słów niekulturalnych wyrywa. To takie jest już normalne. Jaki czarny. Zabrakło? Nie.
A tu mamy taką ciekawostkę. To gołąb, który... On teraz z lotu przyleciał? Tak. I wyszedł z powrotem, go wypuściłeś, tak? No, do mnie przyszedł. No i zobaczmy, jak tutaj kolega ma go wyszkolone. Chodź. Siedzi na nim. A kilka takich gołębi jest. No. Widzimy, jak sobie je. Nagrodę dostaje za dobry przylot, tak? Tak, orzeszka dostaje. Orzeszka. Jednego dajesz mu? Nie, więc... A teraz się powiem, napij drinka. Tak, drinka się poszedł napić. Herbatkę ziołową. Chodź, chodź dla mnie, chodź. Jakąś, chodź. Jakoś nazywasz chodź, go? Nie. Nie, chodź. Tam do pustej ręki to on nie chce, zobacz. On patrzy, czy tam coś nie masz. To ja mogę przyjść. Właśnie, nie będziemy go płoszyć. O, wejdzie do gołębnika z powrotem jeszcze raz, ale odbije tylko jednego. O. Tamte się też, zobacz, do wyjścia szykują. O. O, i wszedł. Artur, wyjdą ci, bo się zawiesił ten. Zawiesiła się jedna ta. Trzeba poprawić, poprawimy, bo o, się zawiesiła. Dość dobrze. I mamy tutaj, zobaczmy, jak już jesteśmy, 20, czyli dwóch gołębi tylko brakuje już, tak? Tak, dwóch gołębi. Zobaczmy, to niedużo, Roberta też w międzyczasie. Ile, Robert, już masz? Ciebie. Czyli brakuje 4 gołębi u ciebie. To już nieduże ilości, a u Bogdana też chyba ile? Bogdan, ile masz? Ile ma? Rozmawia przez telefon, to musimy chwilkę poczekać. I ile jest, Boguś? 29 gołębi. Czyli 4 też ci brakuje. No. Czyli można powiedzieć, na całej hodowli brakuje jeszcze tylko 10 gołębi z 70 ponad, czyli 80, które były wypuszczone. O, ale tutaj ty z tymi liczyłeś już? Nie. Z tymi. O, zobaczmy. O. Siadają i wchodzą. Odbiło już go. Co teraz wejdzie? O, już jest w środku. 29 sztuk. Popatrzmy, 29, czyli brakuje ci z 33, tak? 33. 4 gołębi. Ty ma latasz jeden na Taurisie. Koledzy latają na Unikonie, tak? Na Unikonie, tak. Unikonie. Ja latam na Taurisie. Dużo to jak to tu więcej, jakich systemów jest więcej tutaj w oddziale? Raczej to jest takie podzielone, i Taurisy, i Unikony, pół na pół tak będzie. A jeszcze tak. Jakieś inne systemy, też Tipesy ktoś ma czy coś? Raczej tam nie wiem, czy mają Tipesa. Mega mają tego? Mega systemy mają, mega. Właśnie, tak. A tego, a rzepki? A rzepki nie Wizjona? Mają. Nikt nie ma. Akurat. Tak się złożyło, że tutaj nie ma, ale nie widzimy. Tak, o. Dobrze, a my idziemy sobie dalej popatrzeć na gołębie. No i kolega Artur kolejnego gołębia tutaj ma, jak mówi, jak wytresowany. Przekomarzają, tak? Lubi bardzo orzeszki. Bardzo. No, uciekaj do garnika. Nie chcesz do garnika? To jest samiczka, samczyk? To jest, on mi na głowę wejdzie. Samiec? Samiec to jest? Artur? Do kamery ładnie się Artur, samiec to jest? Samczyk. I z czego to jest gołąb? A to jest dewert. Na głowę, chodź. No, nie chce wejść coś. Na głowę, on mi na głowę siada. No, ale coś nie chce. A umyłeś głowę? Może włosy brudne i się nie chce. No nie chcę, do herbatki go ciągnie. Do herbatki go ciągnie, dokładnie. No i na zakończenie chcemy tak dokonać krótkiego podsumowania lotu, ale najlepiej to dokonają osoby właśnie, które w tym locie i gołębie uczestniczyły. No i zaczniemy może tutaj od kolegi Artura. Powie, co o tym locie dzisiejszym myśli. A przypomnijmy, był to lot właśnie z miejscowości Masłów, 180 km. Tutaj do Radomska jest odległość mniej więcej. No i koledzy powiedzą, ile gołębi dali, ile przyszło i jak oceniają ten lot. Można powiedzieć, że witam serdecznie wszystkich hodowców. Można powiedzieć, że dzisiejszy lot był bardzo udany. Gołębie są szybko w domu, konkurs będzie trwał krótko. Ja wsadziłem 30 gołębi, mam 29. Można powiedzieć, że no, seria dość szybko w miarę. Nie wiem, co tam się okaże w oddziale, jak tam mają inni koledzy, ale z tego, co tam żeśmy dzwonili, no to będziemy mieli też dość fajnie, te gołębie nam przyleciały. Co bym chciał zaznaczyć może tutaj, że właśnie pierwszym gołębiem, który właśnie usiadł na moim gołębniku, to jest ciemny drapa, o numerze zaraz tutaj podam kolegom, żeby... Pokażmy go jeszcze, zobaczmy. Te ciemne są z tej linii Delata, tak? Tak. Delat. To są takie charakterystyczne gołębie. Co można sprawdzić też na... Tutaj widzimy, na właśnie w międzyczasie pokażemy też zegar właśnie, jest 29 gołębi, brakuje jeszcze jednego gołębia tylko.
To będziemy za chwilkę. Za chwilkę będziemy, proszę. Aha, pierwszego pokażmy właśnie. Tutaj jest 812 końcówka, 812. No to pierwszy nie. Nie, to był pierwszy. A przepraszam, to właśnie pierwszy, drugi goł właśnie. Drugi, to był drugi goł. Tak, to jest właśnie zobaczmy ciemny, go. Ciemny drapa o numerze 9973. 973. Natomiast pierwszym gołem to był właśnie Patryk 800... Filipens, to był chyba 100... 812 końcówka była. Pierwszy gołem był właśnie 128-12, to znów jest gołem Patryk Filipens razy Pete Manders. Także te gołębie widzicie w krzyżówce nawet. Zobaczmy, powiedzmy skrzydło tego gołębia jeszcze. O, to jest taki ciemny się gołąb. Wyrywa, bardzo się wyrywa. No. Ale tego nie masz tak oswojone jak tamte. Nie, te akurat no, nie, ale co bym chciał powiedzieć, że właśnie z tych gołębi dostał ode mnie właśnie Marek Bartkowiak ze Zdenka. I te właśnie gołębie dokładnie też mu bardzo dobrze latają. Wziął dwoje dzieci tej samicy właśnie z delatów, też były ciemne chyba, albo nakrapiane, jak się nie mylę, bo ciemne. Samica była ciemna i te gołębie cały czas lecą czołówką. Dobrze. A jak było u kolegów tutaj? No u mnie wysłanych było 13 gołębi, jest 11, także brakuje dwóch. To dobrze. A ten pierwszy, który był u ciebie, to z czego, jaki gołębi? Znaczy to już Artura trzeba się spytać. Znaczy pierwszy gołąb to był połowy Zajer Kampa. Połowy z Aircampa, tak? Tak, połowy Aircampa, ale dlaczego 12 gołębi mamy tylko na lot uru? 13 Roberta, ponieważ we wtorek właśnie wypuściliśmy na próbnym właśnie treningu gołębie na około 40 km i po prostu te gołębie poszły nie wiadomo gdzie i dopiero wróciły na wieczór i wróciło ich 12 i po prostu byśmy 12 zakoszowali, resztę gołębi po prostu nie ma do dziś, nie wiem co się stało, gdzieś bardzo były na, tak powiem, mocno nawitaminizowane i te gołębie poszły, dlatego z witaminami ostrożnie. Tak, no. A u Bogdana jak było? No u mnie jest podobnie tak jak tu u kolegów, nie? No jest, było 34 gołąbki, 32 jest na gołębniku. Dwóch brakuje? Gołąbki siadły, 5 naraz. A pierwszy który? No pierwszy to był z gołębi, bodajże, że tam było, z czego tam był Artur? Patrzyłeś, znaczy pierwsze gołębie, które siadły tutaj u Bogdana, bo ja je znam, to były gołębie od Aircampa po takim 200, numer końcówka 200, to jest gołąb z 2011 i właśnie chyba Jamesa Bonda. Również dobrze się dały tutaj gołębie od Pawła Orłowskiego, bo z Pawłem Orłowskim tutaj się koleguje, jest to mój dobry kolega, powiedzmy, znajomy. Paweł Orłowski to jest 0193 oddział tak, Koszalin tak, na tak, północy. Tak, właśnie on ode mnie w tamtym roku i 2 lata temu nakupił dużo fajnych gołębi i po prostu w związku z tym, że wiedziałem, że ma te dobre gołębie, ode mnie nakupił, to mówię, to Paweł daj mi tutaj ten materiał. Pawła Orłowskiego możemy na listach Paweł, Generalnego Mistrzostwa Polski zobaczyć tak, na czołówce, 11 tak, miejsce chyba 2 lata temu. Że naprawdę jest to kolega, któremu można zaufać, ponieważ ma dobre gołębie, tutaj dużo ode mnie nabył fajnych i u nas gołębi. Na stronie internetowej możemy zobaczyć tak, właśnie tak. O tych gołębiach, które nabył kolegi Artura między innymi, także coś jeszcze macie do dodania ciekawego dzisiaj? No właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie te gołębie właśnie od Pawła Orłowskiego tutaj też u Bogdana na gołębniku leciały częściowo, w tamtym roku też te gołębie nabywałem, także lot jest udany, lot jest udany. Także życzymy kolejnych lotów tak samo udanych co najmniej, sobie za 2-3 dni będziemy mogli zobaczyć wyniki, jak dokładnie było w oddziale losy, że tak powiem, tych gołębi na tych listach oddziałowych, które miejsca zdobyły finalnie, ale dzisiaj już dziękujemy. Życzymy dobry. Aha, właśnie szpaka, właśnie z gołębi. Aha, to pokażmy jeszcze tego szpaka. Tak to widać, koledzy hodowcy lubią pokazywać takie gołębie. Także chętnie my też pooglądamy, żeby koledzy też widzieli. Jeżeli szpak od Aircampa, to na pewno będzie z linii Silver Shadow, tak? Pokażmy. Tutaj kolega ma w swojej hodowli dużo tych gołębi. Tak, tu mamy akurat szpaka. Zobaczmy, tutaj Eros Carboni też miał te szpaki. Tak, to są właśnie te szpaki no, właśnie te od Aircampa z linii Silver Shadow. Na pokażmy skrzydełko tego gołębia, to jest taki ciemny szpaczek. Taki tak, ten akurat jest ciemny szpaczek. Proszę zobaczyć skrzydełko. Ciemy. I gołąb dosiadał właśnie też siad czołowo. U Bogdana też jest właśnie szpak z tej linii właśnie Aircampa na gołębniku. U nas jest tak, że my nie wypuszczamy tutaj po 4 gołębie z jednej pary, tylko wypuszczamy po jednym, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, mamy dużo zamówień na gołębie i po prostu nie jesteśmy po prostu w stanie tego wszystkiego zrealizować. No bo to gdzie razem mieliście 70.